To znaczy samo połączenie obu oddzielnych wcześniej miast w jeden organizm miejski raczej kontrowersji nie budziło. Tutaj już związki były dość silne, te miasta były w jakiś sposób zintegrowane. Z rozmów, które przeprowadziłem przed laty z osobami, które pamiętały to połączenie, utkwiło mi w pamięci między innymi to, że mówiono, iż mieszkańcy Białej liczyli na lepsze zaopatrzenie w sklepach, bo no wtedy generalnie w sklepach zaopatrzenie było słabe, ale w Bielsku było lepsze niż w Białej, także to były jakieś takie nadzieje na lepszą sytuację życiową i samo połączenie raczej kontrowersji nie budziło. Natomiast budziły kontrowersje i był taki dość silny spór, który zresztą spowodował, że to połączenie się przesunęło w czasie, bo ono było planowane nieco wcześniej, jeszcze w latach 40. Spór dotyczył tego, gdzie to wspólne miasto ma się znaleźć. To znaczy, czy ma się znaleźć w województwie katowickim ówczesnym, czy w województwie krakowskim. Za województwem katowickim przemawiały przede wszystkim względy ekonomiczne. Między innymi sprawdzano wtedy, gdzie mieszkańcy Bielska i Białej częściej jeżdżą, tak? Gdzie kupuje się więcej biletów kolejowych, do Katowic czy do Krakowa. Wyszło, że do Katowic 4 razy więcej, więc związki z Katowicami były silniejsze. Do tego, jak mówię, lepsze zaopatrzenie w województwie katowickim i generalnie nieco wyższe płace. Także te argumenty ekonomiczne mówiły, żeby to połączone miasto znalazło się w województwie katowickim. Natomiast, i to było chyba, można powiedzieć, też po części inspirowane przez władze wojewódzkie w Krakowie, pojawiła się druga koncepcja. No wiadomo, nikt nie chce tracić części swojego terytorium, tak, żeby nie oddawać tego połączonego miasta do województwa katowickiego, a przyłączyć je do województwa krakowskiego. I tutaj użyto takiego dość ciekawego argumentu, mianowicie posłużono się takim, nazwijmy to, straszakiem niemieckim. Mówiono, no jak to Bielsko, ten bastion niemiecki teraz ma być połączony z Białą, tak, i Biała ma razem z tym Bielskiem znaleźć się w województwie śląskim. Nie, zróbmy inaczej, połączmy oba miasta, ale niech trafią do województwa krakowskiego i ten stary polski Kraków, tak, tą swoją polskością będzie promieniał też na bielskich Niemców, tak. Argument o tyle, powiedzmy, pod koniec lat 40. irracjonalny, że zdecydowana większość, znaczy Niemców już prawie nie było wtedy w Bielsku, tak, część uciekła jeszcze w czasie wojny przed Armią Czerwoną, potem pozostałych wysiedlono, także tutaj zostały już takie, powiedzmy, no, niedobitki tej niemieckiej ludności z wcześniejszych czasów, także argument był irracjonalny, ale został użyty, tak? I przyczynił się też po części do tego, że to połączenie nieco się przesunęło w czasie.